Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur. Witam was w kolejnym odcinku Assassin's Creed'a. Coś dziwnego się dzieje, jakiś ziomek zaczął do mnie napierdalać. On nikim nie jest nawet i zaczął do mnie strzelać w środku miasta. Dlaczego? What the fuck? Wchodzę na budynek, muszę się przed nim schować, bo po prostu gościu jest nieustępliwy. Widzicie to? Wespnie się tutaj do mnie na budynek? Oczywiście, że się kurwa wespnie. Co to ma znaczyć w ogóle? Kim ty jesteś, frajerze? Jeszcze odbił moją strzałę. Niech ginie! Nie przyłapali mnie na przestępstwie. Dobrze, wchodzę szybko dalej do misji. Kontynuujemy naszą odyseję. Musimy uleczyć Alkibiadesa. Ja, kiedy was nie było, zrobiłem jedną rzecz. Zupgrade'owałem tak porządnie moją pierwszą rzecz w tej grze. Ten pancerz! Jakby tu nawet nie chodzi o wygląd, ale on ma tak dobre role. Po prostu bonusy do wszystkiego. Jeszcze obrażenia łowcy. I to tak fajnie działa, że stwierdziłem, kurwa, no muszę. No po prostu muszę. Hełm sobie też podmieniłem na jakiś taki inny. Wygląda tak troszeczkę, jakbym był jakąś przerażającą postacią. Ale jedziemy. Mamy odtrutkę. Wy pamiętajcie, żeby zostawić lajka. Ja rozmawiam. Here, I have the antidote. Antidot. Czemu ta w ogóle odtrutka była w warowni? Chyba wszystko w tych warowniach muszą trzymać. Dobrze, że w ogóle Alkibiades się tak daleko dotoczył. Cała reszta zmarła na miejscu. More wine, please, to wash away the taste. A treatment worthy of Hippocrates. I can already feel my stamina returning. O nie, 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 nie. Nie będę twoim obiektem testu staminy. Last fight in the Pancration? Let's go. Oj tam, damy radę. Może teraz akurat będę, z kim będę walczył? Nie wiem, z kim będę walczył. Kosturs Aten. Gra na czas. No, odpowiednia nazwa tego questa to była jedna wielka gra na czas. Po co to w ogóle było? Pancration. Porozmawiaj z Pajosem. No to lecimy do Pajosa w takim razie. Nie wiem, czy tutaj wzywać w ogóle konia. Te ścieżki są takie, że zabiję prędzej paru ludzi po drodze, niż gdziekolwiek dojdę jakoś sensownie. A, no zobaczymy. Fajnie by było, wiecie co, zrobić, gdyby ta ostatnia walka była z tym byłym czempionem i go zabić w walce na pięści. O! To by było prawdziwe, prawdziwe olimpijskie zwycięstwo. Nie tylko, wiecie, w konkurencji, ale też nad kultem. Gołymi rękami zabić czciciela. Very nice. Niestety raczej się to nie stanie. Prędzej będę musiał gościa upolować na własną rękę. Ale jeżeli nie stanie się to teraz, ani jakoś fabularnie, po prostu tutaj przyjdę i go postrzelę. No tam sobie siedzi, jakby nigdy nic. Ale nie powinienem tutaj przestępstw popełniać, tak więc... No. Claims to be descended from Heracles himself. No, moim ojcem jest Sokrates i co? I'm ready. You ever faced an Olympic champion before? I fought all sorts of people. And they were armed with more than just their fists. Let me in there. A wiesz, no Aleksios, kurde, walka z brońmi, a bez broni, to jakby dwie różne rzeczy. Wish me luck? Of course. And if you win, you should come dine with me sometime. Tja. I'll hunt you down after the event to take you up on your offer. Jak ją wielki, Boże! Masakra. Ale go zabijemy. After the event. Ale go zabijemy. On się chyba zawiódł, bo nie daliśmy się jego manipulacjom. On pewnie chciał, żebyśmy przyszli teraz i on wtedy ciach, ciach, zabije nas. Otruje. Pizda. Let's get this over with. For Ira. Oj tam, nieważne. Imię Atlantydy. Newcomer rise quickly to become a contender. But let's see how he does against our reigning champion, Zoriav. O Jezus Maria, oczywiście, że musiał być ogromny. Najtrudniejsi przeciwnicy do orzechy najtrudniejsze do zgryzienia w tej grze są zawsze wielkie. To co, to walczymy w takim razie. Standardowy fist fightcik. O kurwa, co się stało? Ty, odbiło się ode mnie. Jak się dzieją takie rzeczy? Nie wiedziałem, że to tak w ogóle może działać. Dobra, super atak. O kurwa, co się tutaj stało? Ty, dobra. Patrzcie, jakie kung fu. To był mistrz? To był wasz mistrz! Ale frajerskie macie te mistrzostwa, naprawdę. Victory! Nike! Adidas! Reebok! No, tłum jest chyba zawiedziony. W sensie, jakby miałem wrażenie, że buczą. Że buj i tak dalej, no wiecie. The gods have looked kindly on these
are champions! But there can only be one winner! Sparta! A gdybym od początku wiedział, że wykonanie całego tego zadania od królów będzie się kończyło na, kurwa, trzech walkach na pięści! Jej! Ja powinienem mieć obce założenia tego na stałe i nosić sobie to. Going for gold! Proszę bardzo, osiągnięcie odblokowane. Teraz przy moim obecnym sposobie przechwytywania widzicie wszystko, co mi się na ekranie pojawia. Tylko, że jak jakieś powiadomienie z Brazzers wyskoczy... Greckie atletki mamy teraz na statek! Proszę, Pankracjon, szybkie 20 tysięcy expa, jak miło. To ja sobie to wyekwipuję. Jak ja takie koleżanki mogę mieć na statku, to ja poproszę. Nie, dobra, no okej, spokojnie trochę. Chcę usunąć sobie ten wykrzyknik, pierdołowaci, kurde, na stopniu 8, najemnicy mnie w ogóle nie interesują. Ale wykrzyknik denerwuje. I co, i to tyle! To był cały wątek pieprzonej olimpiady. Idę gościa zajebać. Muszę się go pozbyć, nie ma innej opcji. Dostanie strzała z łuku, albo cokolwiek innego ci się stanie. Mam tutaj nie popełniać przestępstw, co prawda. Ale no zobaczymy, czy naprawdę ta kara będzie taka surowa. Niby jestem cały pokój, niby jestem pokój. Ale może akurat wyjdziemy z tego terenu i wtedy go zajebie. Tak by było najlepiej. Niby grecki pokój, ale... O! Aż się światło zmieniło. Ta gra wie. O i siema! Będzie martwy? Nie będzie martwy, niestety. A szkoda. Ha! Potwierdź zabójstwo czciciela. Do widzenia, kolego! Taki kurwa cwany byłeś? Not anymore! Woo! Pięknie. I won't rest until your reign is ended. Kalias. Buty spartańskiego bohatera wojennego, Tiruriru. Oni niech sobie tutaj walczą, ja schowam jego ciało w krzakach. Nikt go nigdy nie znajdzie, myślę, że prędzej go wilki zjedzą. Nowe tropy, nowa część tego drzewka wyeliminowana i został tylko ten, ty! Nie mam ostatniego tropu do niego, dlaczego? Jeden z tych frajerów nie miał tropu przy sobie, a szkoda! To skąd mam wziąć finał? A, no bo to jest mocno fabularne. No tak, pewnie w toku moich questów odkryję, no bo to jest jeden z tych królów. A tylko który? Obstawiam, że w ogóle ten wiecie, ten postępowy, niestety. Tak, żeby akurat nas wyruchać. Zresztą mam wrażenie, że widzę jego twarz pod tym. Ale to wiecie, to może mi się wydawać. Mędrzec chce śmierci Brazydasa, obawia się, że czciciele zauważą jego słabość. Osoba niezwykle majętna, spartański król. No, wszystko pasuje jakby. No nie wiem, zobaczymy. Ale jeszcze lepsza wiadomość jest taka, proszę państwa. Że mamy już 7 kawałków, jeszcze tylko 2 czcicieli i będziemy mogli zrobić upgrade włóczni, co mnie niezmiernie cieszy. Dobra, nie będę teraz się nad ekwipunkiem zastanawiał. A później. Kiedy będę miał wolniejszą chwilę. No i to tyle naszych zabaw z olimpiadą. Nasza Odyseja, proszę państwa, teraz będzie prowadziła nas do Beocji. Do Beocji? Tak, to się nazywało Beocja. Tutaj. Tak więc się tam chyba wybierzemy. Mam tutaj 2 misje. Wiedza Sfinksa oraz Zdobywca. Ja myślę, że teraz, żeby troszeczkę sobie odpocząć od tego całego motywu Sparty i robienia rzeczy dla Sparty, to ja najchętniej bym sobie zainwestował teraz w misję Sphinx. Ponieważ jest ona związana z Atlantydą, a mam wrażenie, że wszystko co związane z Atlantydą jest jakoś tak ciekawsze od całej reszty. Teraz skąd będzie tam najbliżej? A wydaje mi się, że mimo wszystko stąd, strażnica w Lokrydzie, przejdziemy się tutaj. Zobaczycie przy okazji to czerwone jezioro, które się tam znajduje. No i no. Zobaczycie to jezioro, przejedziemy się po tym obszarze, którym ja widziałem, a wy nie. No i git. Trochę szkoda, że ten Kalios cały nie był jakoś fabularnie wpleciony, że on zginie z naszej ręki w taki sposób. Jakiś interesujący, no ale... Na szczęście dzban i frajer wyszedł po prostu przed siebie i zginął w pizdu. Dobra, idziemy w tamtą stronę. Ja sobie tutaj konia wezmę i będę zasuwał raczej na grzbiecie. Ta warownia tutaj totalnie oczyszczona już została przeze mnie w wolnej chwili. Spartańska władza jest tutaj osłabiona, ale nie będę się tutaj teraz bawił oczywiście w przejmowanie terenu, bo to bez sensu. No i jedziemy! Myślę, że sobie mogę nawet cel wyznaczyć i on będzie jechał automatycznie. Trochę drogi przed nami, 1000 metrów niby, ale obawiam się, że to może być takie dość dużo zakrętów i podejrzanych ścieżek. W sumie kamienie na ziemi, żelazo i inne takie ciekawe kruszce. To warto jednak zrobić mały odchył z trasy i zebrać. 39 poziom, to już całkiem nieźle.
Mam wrażenie, że jeszcze nie tak dawno temu miałem 15. Więc fajnie, fajnie. Progres jest. Czy przejedziemy obok tego jeziora? Chyba dacie radę je zobaczyć, bo ono mi się wydaje... no pewnie gra mi powie odbić tutaj w lewo, ale ja zrobię tutaj taki mały detour, żeby wam pokazać to jeziorko czerwone, jak wygląda. Oto najemnik jakiś jest, siemano. Jesteś mi kompletnie zbędny, kolego, ale... ale żyj sobie. Słuchajcie, który to jest? Czy to jest jakiś dobry ziomek? Stopień 5, a to mnie nie interesujesz w ogóle. Proszę bardzo, oto czerwone jezioro. Wygląda tak. Biały brzeg, czerwona woda. O co tutaj chodzi? Nie wiem. Zapewne jakieś tam związki soli czy inne pierdoły tutaj mają wpływ na to wszystko. Niech sobie trwa. Nic super pasjonującego, szczerze mówiąc, a szkoda. Jedziemy. Porozmawiaj z Gurgiasem, albo Georgiasem. To jest ziomek naszego tatuśka. Który ma nam pomóc zdobyć drugą część jednego z artefaktów. Dostałem też informację od Lefika, że najlepiej trzymać te artefakty i wrócić do Atlantydy dopiero wtedy, kiedy będę miał wszystkie 4, a nie przychodzić i zanosić po jednym. I w sumie to ma sens, no jak już mamy tam jakąś dojebaną akcję zrobić, no to możemy wtedy. Generalnie wszystkie jakby 3 główne wątki da się zakończyć w jednym momencie i planuję to zrobić tak fajnie w jednym odcinku. Rozjebać czcicieli, wątek związany z naszą matką oraz... Ty, w ogóle jakoś tak dziwnie jedziemy. Czy to jest to jezioro, które trzeba okrążyć? No trochę niestety tak. No to tego za bardzo nie obejdziemy. Trzeba jechać drogami najlepiej. Wątek czcicieli, wątek Atlantydy, bo... O kurwa, no serio, jakiś jebany dzik! Chodź tu, kurwa! Uuu! O Jezus, te ciężkie broń są takie zjebane. Nienawidzę. Łuk, suko! Gin, dziku. Jak dupę jeszcze wystawię. Nie wierzę, po prostu kurwa nie wierzę. Mogę na was mieć wyjebane dziki? Super strzał, suko! Nie mam na was czasu, naprawdę. Nie mam już adrenaliny nawet, o Boże. Ty, ktoś mi pomaga, jakiś jateńczyk. Dobra, to walcz z tymi dzikami. Ja spieprzam. O, mój koń żyje na szczęście. Odsunął się odpowiednio daleko. Krwawe bestie! Teraz już kompletnie rozumiem te wszystkie zlecenia na krwawe bestie. Już tam jebać rysie, dziki, kuny, jenoty. Nie, powiedziałem dziki. No pieprzyć te lwy wszystkie i tak dalej. Te kurwa dziki są najgorsze. Dobra, czy dam radę dojechać jakoś tędy? O, Teby! Nazwa Teby to mi troszeczkę już jakby coś tam świta, ale nic poza tym, że mi świta. Nie będę tutaj próbował nikomu wmawiać, że wiem cokolwiek o starożytnej Grecji, ale jest to, ma wrażenie, taki okres czasu i miejsca, który często się przewija właśnie na lekcjach historii. Mitologia grecka Paderewskiego, o Grecji się uczy, no bo jest, wiecie, Olimpiada, Sparta i tak dalej, to się często... W gimnazjum chyba pojawia, przynajmniej u mnie było w gimnazjum. No koniu, dawaj, dasz radę! Okej. Okay. Robię tutaj już takie hardkorowe skróty, przy okazji zbieram sobie zasoby. Sporo wydałem na upgrade mojego napierśnika, ale jestem zadowolony. Mam dokładnie te statystyki, które chciałem mieć. Coś czuję, że jak zacznę mordować tych kultystów i zaczną mi się kompletować zestawy, to wtedy będę się na nie przerzucał. Ale to jeszcze chwila minie, zanim cokolwiek sobie tam pozbieram. Myślę, że najbliższy, jaki to nam siądzie, to z tego spartańskiego króla. Fabularnie dropnie ostatnia część. A może już mam wszystkie te części? Czekajcie, no bo ekwipunku jest 1, 2, 3, 4. Ty, wait. No to w sumie... Jeżeli ja zabiłem już wszystkich tych 4 czcicieli, co za nich w ogóle była za nagroda? Kurwa, nie dowiem się teraz, co? Oczywiście. Ekwipunek, no bo ja coś tutaj nowego znalazłem i to będzie... Na 38 poziom spartańskiego bohatera wojennego, to jest chyba to? Spartańskiego bohatera wojennego, tak, to jest to. Plus 15% do obrażeń od zdolności wojownika. No i widzicie, mam cały secik teraz, ale jest kompletnie niezbyt pod to, czego ja bym chciał, więc... A więc czekam. Muszę sobie znaleźć takie drzewko tych kultystów, które da mi bardzo fajny zestaw, który będzie pasował pod moje upodobania. Przykro mi, ludzie, ale... Ale tak musi być po prostu, tak musi być. Do góry zatem. Gorgias. Łoja jebie, tutaj jakieś szalone rzeczy. Siemano. The lair of the Sphinx. Impressive. Oh my, Amistios. What are you doing here? Gorgias? My name is Gorgias and I have spent my life researching the past of Iotia and the Peloponnese. I'm looking for the other half of this amulet. Ah yes, I know of items like this. I was seeking a piece similar in size.
Where is it? Unfortunately, my apprentice was the one tracking down its final location in Locris. He went to retrieve it, but never returned. Okay. I will do everything I can to find your missing apprentice. I appreciate the help, Mistios. I am very worried about my peoples. Okay. Where was your apprentice heading? We heard rumors of a sighting near the tomb of Menikefs in Viotia. What was Pibos looking for? There was a cave discovered that might contain items of great significance. I sent him to validate the claims before I made the journey myself. Okay. Don't worry. I'll find out what happened to Pibos. Dobra, no jesteśmy niedaleko. Uczeń przebywa w Beocji, południowo bla bla. No nie mam po co tego czytać, wszystko mam zaznaczone. Tutaj już kurwa jakieś dziki słyszę, atakują ludzi. Ale no nie jest to moje zmartwienie. Na szczęście na nieszczęście nie jest to moje zmartwienie. No. Dobra, nie będę nic mówił, bo mam pewne informacje na temat tych wszystkich artefaktów, ale na razie zachowam to dla siebie. Jest to, mogłoby być to uważane za mini spoiler, więc nie będę mówił. Mam nadzieję, że za chwileczkę będziecie mieli okazję się dowiedzieć. A takie troszeczkę jakby no... Znajdź ucznia, zdobądź amulet. Co się tutaj w ogóle odpierdala? Jakby no... Mam wrażenie, że to miejsce jakieś takie totalnie bez polotu jest. Niby grobowiec, ale tak w sumie nic tutaj nie ma. Siema Pibosie. Co go zabiło? Chleb! O kurwa, siema. O kurwa, lew! O Jezus! O dobra, siema lwie, dobra, tego się nie spodziewałem. Dobra, zatrujmy go trucizną. Cisnę go tutaj całkiem nieźle. Strzała w głowę! Dobra. Wow! Dobra, nie ma go. Jezus Maria. Trochę się przestraszyłem! Okej, nowy grawerunek. Grobowiec, lokacja ukończona. Czyli to było zwykłe zwierzę alfa. Wiedza Sfinksa ukończona. 27 tysięcy. I kolejny level, jak miło! 40 już. Taka ładna, piękna, okrągła, parzysta liczba. Fajnie. Ale nadal jakby mam tak wysoki level, a włócznie dopiero, kurwa, na niskim levelu. No ale, umieść medalion... Co mnie tutaj znowu będzie? O kurwa, kolejne zwierzęta? Nie, w dupie... Dobra, nie, on będzie mnie gonił jak szalony, jak go tutaj nie zabiję. Cyk, frajerze! Trucizna! Dobra, nie macie! Gin, daj mi swoją skórę i spadaj. Umieść medalion Sfinksa na rzeźbie. To jest najważniejsza rzecz w tej chwili. To, że tutaj... no, trochę smutna informacja będzie. No, tam garncarzu, czy jak on się tam nazywa... Twój uczeń nie żyje, zabił go lew, potem ten amulet zjadł, ale hej, no odzyskałem amulet, był w lwie. Nie wiem, czy będzie taki pocieszony. Mam nadzieję, że w tamtych czasach nie przywiązywano dużej uwagi do ludzi, bardziej niż do wiedzy i nauki i sztuki. I po prostu będzie miał wyjebane. Ale ta konstrukcja wygląda pojebanie, jakby no to jest ewidentnie coś z pierwszą cywilizacją związanego. A wszędzie te trójkąty i trójkąty. Więc umieścimy medalion. Teraz co się z tym stało? Nie żyje! Czy jego zabił, kurwa, ten dzik, co tam szaleje? Może, nie wiem. No, gość nie żyje. Autentycznie nie żyje. Jesus, interakcja. Okej, bardzo chętnie. Mam nadzieję, że mnie ten dzik nie zabije, jak będę medytował. Bardzo nieprzyjemne by to było. Okej. Działa tylko w nocy, to już jest podejrzane. Ja oni się tam dalej z tym dzikiem biją, słyszałem. To jest to, o czym mówiłem. Jaka wielka! To jest ten stwór, co zagadki zadawał, nie? Another challenger. I hope you're more resilient than the last one. Czy może będę musiał ją zabić? Gods, this statue came alive. I am no statue, child. If you cannot comprehend what stands before you, how are you to entertain me? Trochę przerażające. What are you? The Sphinx, the guardian of truth and knowledge. Why are you here? The gods sent me to protect something, and I've been its guardian ever since.
A ona nawet nie wie, czego strzeże. I came here for another reason. Oh, then tell me, little one, why are you here? You protect an object of great power. I have been asked to return it to where it belongs. A most noble of causes. Sadly, I cannot grant your request. No, there's too much at stake. I won't leave without it. The power I guard is not for the weak-willed. I can resist. One must risk everything in the pursuit of knowledge. If you can answer my questions wisely, you will have proven yourself. Oho, no tak, zagadki Sfinksa. Never still. Moving silently from hill to hill. It does not walk, run, or trot. All is cool where it is not. Mogę poprosić o powtórkę? Powtórkę poproszę! Ja pierdolę. Wiatr, spróbujmy... Nie wiem, nie pamiętam zagadki, kurwa, wiedziałem, tak się skupiałem. Dobra, wiatr. The wind. You do amuse me. O, udało się. Albo nie? This thing all things devour. Birds, beasts, trees, flowers. Gnaws iron, bites steel, grinds hard stones to meal. Slays kings, ruins towns, and beats high mountains down. Czas. Time. I'm impressed. What can run but never walks? Has a mouth but never talks? Has a head but never weeps? Has a bed but never sleeps? Rzeka. A river. That could be. You are an interesting one. Now, take what you have learned and touch the symbols that reflect your choices. Okej. Dobra, czekajcie. Co było pierwsze? Pierwsze było... Dużo jest tych symboli. Pierwszy był, kurwa, wiatr. Co będzie tutaj symbolem wiatru najlepszym? Wydaje mi się, że to szczerze mówiąc, chyba będzie wiatr, tak mi się wydaje. Nic innego tutaj nie wygląda jak wiatr. Tak więc ciapnę wiatr. Niech będzie. Ty, zablokowało mnie tutaj w ogóle. Dobra, wiatr, teraz będzie czas. Co będzie tutaj pokazywało czas? Jakiś zegar? O, tutaj mamy klepsydra, będzie czas pokazywała. A na końcu jest rzeka. A nie, to tam była rzeka. Wait, to teraz w takim razie wiatr muszę ciapnąć. Wiatr, wiatr, wiatr. Gdzie będziesz w wietrze? Niektóre się w ogóle świecą, niektóre nie. Nie, wszystkie się tak rozświetlają co chwilę. O, szkoda, że nie mam powiedziane, co to dokładnie reprezentuje. Czy jak ja to zrobię źle, to ona mi spuści w pierdol? Obawiam się, że tak. No bo czekajcie, dziabnąłem to. To jest rzeka, jak nic. Rzeka, czas i wiatr. Tylko które z tych to będzie, kurwa, wiatr? A nie. No nie, no czas, rzeka i wiatr. I to jest mój problem, serio, nie wiem, który symbol to będzie, kurwa, wiatr. Tutaj są jakieś gwiazdki i to nie będzie to. Może ptak? Kurwa, nie wiem, no muszę zaryzykować. Ptak. Porozmawiaj ze Sfinksem. Like those who came before. O Jezus. Co się, kurwa, teraz stanie? O chuj! Jebło mnie! Okej! Dobrze odpowiedziałem na jebane zagadki, tylko te kurwa symbole! A Boże, może mi się pojebało? Jezus, już widzę, jak mnie ciśniecie, kurwa, w komentarzach. I tak mnie daleko wrzuciło! O Jezus Mare, no dobra, no to jeszcze raz, na szybkości jeszcze raz, musi mi się to teraz udać. Bo najgorsze było to, że ona w tym ostatnim powiedziała, może być! Może być, więc może niekoniecznie tak naprawdę chodziło o rzekę. A może ona mnie zwodziła i to tak naprawdę nie były te symbole, a może kurwa sobie to wygoogluję po prostu i będę miał to w dupie. Bo nie przyszedłem tutaj, żeby rozwiązywać zagadki. Teraz zrobię jedną rzecz na pewno. Zajebię kurwa tego dzika, bo mnie denerwuje strasznie. Chodź tu, dziku. A, bo dobra, niech morduje tych ludzi, w sumie mam to gdzieś.
Ten tam dalej nie żyje, niestety. Dobra, Sphinx, ale teraz będę przewijał te wszystkie rzeczy, tylko będę musiał zagadek posłuchać. No i nie zapiszę gry. Nieważne, interakcja. O kurwa! Super, super dzik. Weź spierdalaj, dziku, weź spierdalaj! O, bang! Do widzenia. Teraz jestem anonimowy, gro. Pasuje? Szybki zapis, żebym był już na miejscu. I jeszcze raz, interakcja, a tylko w nocy. Lecimy do nocy, bo to był dzień, nie? Taki mega pochmurny. O, nie wierzę, że muszę to powtarzać. Dobra. Super aktywacja, pomiń. Mam nadzieję, że mi dialogu nie pominie. By the gods! I am no... Dobra. I can... Oh. Potrzebny mi artefakt. You protect... There's too much at... The power I guard is... I can risk... One must risk everything in the pursuit of knowledge. Dobra. Never resting, never still. Moving silently from hill to hill. It does not walk, run or trot. All is cool where it is not. All is cool where it is not. Może... Nie, może to będzie słońce jednak. Może to będzie słońce. It's the sun. Your perception is admirable. Słońce. What can run but never walks? Has a mouth but never talks? Has a head but never weeps? Has a bed but never sleeps? To mnie zastanawia. Czemu nie mam opcji usłyszenia tego kurwa ponownie? Naprawdę, to mnie denerwuje. Jedna rzecz, która mnie denerwuje. To raczej nie będzie dziecko. Czy to będzie rzeka? Rydwan, no Rydwan to mi tak średnio pasuje. Kurwa, naprawdę chciałbym to jeszcze raz usłyszeć. A spróbujmy, no. No nie no, rzeka mi pasuje. Has a bed but never sleeps. Spróbujmy hey, rzekę. That could be. No właśnie, no właśnie, ale drugą opcją jest Rydwan. With earthen string and dispatch my prey with a biting sting. Hi. A spider. Good thinking, little one. You are an interesting one. Now, take what you have learned. Dobra, okej, okay. Widzę, że się zmieniło. No to w takim razie, dotknijmy odpowiednich symboli. Tutaj będzie słońce, jak nic, no tak, tak mi się kurwa wydaje, że to będzie słońce. Okej, okay. Będzie słońce w takim razie. Dotknijmy. Będzie też pająk, jestem prawie pewien, że pająk. Ona jakby... Pająk. I ostatnie, tam był Rydwan, dziecko albo rzeka. Rydwan, dziecko albo rzeka. Nic mi tak naprawdę nie pasowało. W pewnym stopniu najbardziej mi pasowała, kurwa, szczerze, rzeka. To będzie chyba rzeka, nie wiem. Spróbujmy tego. Jak to mi się nie uda, to true story po prostu, kurwa, to wyczytam w necie. O! Ajajaj. O, artefakt był w jej szyi. To było widać, świeciło się. O Jezus! Pióro to było, tylko że jest metalowe. O i zmieniło się w kulę. Wait, czy to jest to jabłko? Ty, zostało jakieś uschnięte ciało po niej. Riddle me this. Galion Sfinksa, skarb Sfinksa, przebudzenie mitu. No to było interesujące, żeby nie powiedzieć całkiem dojebane. No to się udało, zagadka Sfinksa zrobiona. Szkoda, że ten gościu, co to badał od kurwa zarania dziejów, nie żyje, bo go zabił go dzik. Ale było interesująco, no zedzbaniłem się trochę przy tym pierwszym, ale no tak, no tak. Przy tym pierwszym jakby się jebłem, bo chodziło o słońce, a nie o wiatr i coś tam po prostu potem na odpierdol się zaznaczyłem. Ale w końcu się udało, z tym ostatnim jeszcze był pająk, więc widać, że było tam wiele opcji na rozwiązanie tego. No dobra, proszę państwa, w takim razie na statku co, kolejnego gościa mam? A nie, tutaj proszę bardzo, Sfinksa sobie mogę zamontować. Ja od razu wyglądam bardziej badassowo, bo jest złote.
Jak tam nasze zadania się prezentują? No, wrota Atlantydy... No właśnie. Już jeden znaleziony, zostały trzy, ale to jest bardzo mocno na później. Na razie nie mam co tego szukać. Ulepszanie włóczni to w swoim czasie. Te całe misje oparte na tym, no to zostaje nam tylko w tej chwili to. A, czyli spotkać się ze spartańskim polemarchem, to jest nawet w okolicy tego wszystkiego, co my tutaj robimy. A, czyli tu. Okej, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. A ja uciekam. Trzymajcie się i pa, pa.